Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy kontynuowali cykl Teraźniejsza Prawda, część piąta, Antychryst, Człowiek Grzechu. Tekst główny dzisiejszych rozważań jest list apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Życie chrześcijańskie to przede wszystkim wielki bój między dobrem a złem, między Chrystusem a szatanem. I człowiek znajduje się na polu bitwy między tymi dwoma stronami i z jednej strony jest atakowany przez złe duchy, a z drugiej strony działają na niego dobre duchy. I teraz tak jak Antychryst jest wysłannikiem szatana, w przeciwieństwie do Chrystusa, który jest wysłannikiem Boga. Szatan wykorzystuje w celu walki z człowiekiem, w celu pokonania go, Antychrysta, między innymi oczywiście Antychrysta, a Bóg wykorzystuje w celu oddziaływania na człowieka Ducha Świętego. Kiedy Chrystus odchodził z tej ziemi, powiedział: nie zostawię was samych, przyślę Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę, przekona was o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Szatan wykonuje całkiem odwrotną działalność. Idea Antychrysta tkwi przede wszystkim w oszustwie, kłamstwie i buncie, który dzieli ludzi oraz niszczy więzi z człowieka. Człowieka z Bogiem. Pierwszym tym atakiem był w ogrodzie Eden, kiedy to szatan zaatakował człowieka, oczywiście w sposób bardzo perfidny, przy pomocy kłamstw, niedomówień, aby człowiek tylko przekroczył boski nakaz. Tym nakazem było zakaz spożywania drzewa, z owocu z drzewa wiadomości dobra i zła. I szatan doprowadził do tego, że człowiek złamał ten boski nakaz. I to jest głównym celem szatana i do tego oczywiście wykorzystuje Antychrysta. I w dzisiejszych rozważaniach będziemy mówili o metodach pracy Antychrysta, jak możemy go zidentyfikować oraz czy jesteśmy zdani na jego łaskę, czy możemy pokonać go i być zwycięzcami. Słowo Antychryst występuje w Piśmie Świętym w 5 wersetach. Są tutaj te wersety zaznaczone, gdzie jest powiedziane, że Antychryst przyjdzie, że Antychryst już jest, Antychryst poddaje wątpliwość Ojca i Syna, Antychryst nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i że wiele już Antychrystów już przyszło na tym świecie i nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To były w tamtych czasach, kiedy Chrystus odszedł do nieba, apostołowie już mieli problem z Antychrystem i konkretnie go już określali, jakie ataki podejmuje w stosunku do młodego Kościoła założonego przez Chrystusa. Chrystus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą go, że szatan będzie was przesiewał, że szatan będzie różne rzeczy dokonywał w kościele, będzie zwodził, oszukiwał, lecz my możemy zwyciężyć te wszystkie złe rzeczy.
O antychryście pisał tak samo apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział i tam od pierwszego wiersza. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Apostoł Paweł mówi, że przyjście Jezusa Chrystusa nie nastanie wcześniej, niż będzie odstępstwo, totalne odstępstwo. O tym odstępstwie Jezus Chrystus mówił w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Tam co kawałek mamy powiedziane, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, że będzie naprawdę, będą fałszywi prorocy i fałszywi mesjasze, będą czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Chrystus tu ostrzega bardzo poważnie. I musimy być przygotowani na to wielkie odstępstwo, aby być czujni, bo człowiek niegodziwości czeka, syn zatracenia, przeciwnik Boga i człowiek grzechu. My, i tu na przykład jest fotografia piękna, co Chrystus mówił, wilk w owczej skórze. Szatan przybiera postać baranka, jako takiego miłego, sympatycznego, a właściwie jest tym wilkiem w owczej skórze. Tak więc powinniśmy się strzec antychrysta. Atak w stosunku do nas może nadejść z nieprzewidzianej z naszej strony. Może to od normalnego człowieka, może od jakiejś hierarchii przyjść. Wiemy, że chrześcijaństwo jest totalnie rozbite. Jedni na drugich wyzywają, jedni o drudzy drugich nazywają odstępcami, antychrystami, heretykami i wiele podobnych określeń. Lecz Chrystus Pan dał nam Ducha Świętego, zostawił nam Pismo Święte i dostateczne wskazówki, abyśmy mogli uchronić się przed tymi siłami z różnych stron zagrażający nam. Idea antychrysta jest ideą bardzo starą. Przecież to już apostołowie mówili o antychryście i przez całą historię chrześcijaństwa, aż do dzisiejszego czasu, jest bardzo dużo pozycji i wiele osób mówi o antychryście. Tutaj znalazłem w internecie fresk w jednych z kościołów we Włoszech. Fresk ten jest zatytułowany Kłamstwa antychrysta i ten fresk właśnie pokazuje całą właśnie ideę antychrysta. Było to na przełomie XV i XVI wieku. Centralną tutaj postacią na kolumnie stojącym jest właśnie osoba podobna do Jezusa Chrystusa, ale tylko ona jest podobna, jest podobieństwo. A za osobą Chrystusa stoi szatan, który szepcze mu do ucha i, jakby powiedzieć, dyrygując jego ruchami. Właśnie to jest cała idea antychrysta, że antychryst jest wysłannikiem szatana. Szatan mu szepcze, czy człowiek jest świadomie tego, czy nieświadomie. Człowiek mówi, że to duch do niego przemawiał, a zamiast zastanowić się, jaki duch do niego przemawiał. I tu właśnie znajduje się grono słuchaczy, którzy pilnie przysłuchują się, słuchacze, którzy przynoszą mu różnego rodzaju cenne przedmioty, bo nie ukrywając, antychryst jest ulubienicą bogactwa i lubi przepych, i żeby jego kościoły, jego przybytki i sam żył w przepychu. Z lewej strony właśnie widać, jak przeciwnicy
Antychrysta są mordowani, zabijani. Osoby, które nie podporządkują mu się, właśnie tracą życie. I oczywiście Antychryst czyni to w dobrej wierze. Przecież sam Chrystus powiedział, że przyjdzie taki czas, że będą was zabijali, mniemając, że czynią przysługę Bogu, że to wszystko Bóg tak chciał, że to jest wszystko z racji Boga. I w centralnej punkcie tego fresku znajduje się fałszywe uzdrowienia, bo Chrystus powiedział, że wśród znaków, wśród cudów Antychryst się objawi i te cuda będą potwierdzały jego naukę i ludzie będą się, jak to się mówi, akceptowali naukę Antychrysta, bo jest dokonany cud. Musimy być bardzo uważni, kiedy znajdują się jakieś cuda, bo cuda nie tylko są dziełem Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa i tych dobrych sił, ale są i też dziełem szatańskim. I tu u góry od Antychrysta znajduje się grupa teologów, to przypuszczam, to będą benedykci, franciszkanie i dominikanie, którzy studiują Pismo Święte, zastanawiają się, może to jest jakiś kolegium Antychrysta, który bada Pismo Święte, aby uwiarygodnić jego działalność, bo wiemy, że wiele działalności złego jest poparte Pismem Świętym. Oczywiście Antychryst bez świątyni nie byłby Antychrystem i dlatego Antychryst ma swoją świątynię. Widzimy tam postacie na czarno ubrane, no to kościół jest zapełniony ale tymi czarnymi charakterami, ale to nie jest Kościół Chrystusowy. Nie znajdujemy tu żadnych znaków świadczących o chrześcijaństwie, czy krzyża, czy jakichś innych chrześcijańskich znaków, bo Antychryst sam jest Bogiem w tej świątyni, ma swój wielki biały tron i na tym wielkim białym tronie siedząc, podaje się za Boga i chce, aby mu oddać cześć boską. W górze widzimy, jak aniołowie Boży toczą walkę z tymi złymi, zrzucają właśnie ogniste, jakby powiedzieć, ognie z nieba, aby zwalczyć właśnie w nas ostatecznie dzieło Antychrysta. Podaję tutaj dla osób, które by chciały więcej się coś dowiedzieć, poczytać o Antychryście, bardzo ciekawe książki, które można zdobyć na polskim rynku, czy w różnych księgarniach, czy w bibliotekach, czy też można sobie zakupić. Antychryst Fryderyka Nietzschego, Antychryst Największa Tajemnica Piekła, Antychryst Pan Świata, Proroctwo Antychrysta, Antychryście, Antychryst i koniec świata, krótka opowieść o Antychryście, Pan Świata, Synkretyzm, Religia Antychrysta, Dzień Gniewu, Czas Antychrysta. Mamy na polskim rynku chyba najciekawszą książkę o Antychryście, Idea Antychrysta w kulturze współczesnej, wydana przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest to chyba najlepsza pozycja. No, niektóre miejsca są dosyć trudne, przez które trzeba przebrnąć, ale 90%, no może 85% książki jest bardzo interesująca, ciekawa i bardzo przybliża idea Antychrysta. Oczywiście no, tam pewne rzeczy, o których będę za chwileczkę mówił, są, jakby powiedzieć, ominięte, ale to wszystko będę tutaj uzupełniał w naszym tutaj rozważaniu. Działanie Kościoła sprowadza się także do ostrzegania przed pojawieniem się wśród wiernych ducha Antychrysta, czyli postawy negacji Boga i jego działania zbawczego. Każda wypowiedź przypominająca o prawie Bożym, o obowiązujących przykazaniach czy
prawdach wiary jest tym samym umocnieniem społeczności wiernych w walce z Antychrystem, tym bardziej gdy nauczanie dotyczy antyreligii w formie okultyzmu, magii czy różnych form neopogaństwa. Tak więc zadaniem Kościoła jako wspólnoty wierzących, nie tylko chodzi o hierarchię, ale też i laikat, jest ostrzeganie przed ludźmi, czy przed duchem Antychrysta, który pojawia się co rusz, może ze zdwojoną siłą wśród wiernych, i przypominanie o prawie Bożym, boskich przykazaniach, boskich normach, umacnia tylko walkę z Antychrystem i to przede wszystkim, no, tak jak było w raju. Gdyby Ewa ciągle sobie przypominała ten boski nakaz i mocno się trzymała tego boskiego nakazu i w pełni zaufania dla Boga, no to nie byłoby tej tragedii, którą do tej pory przeżywamy. Nie ma oczywiście osoby wolnej od wpływu Antychrysta. Każdy z nas jest poddany działalności Antychrysta. I mam tutaj jednej z bardzo ciekawej osoby, z pisarki adwentystycznej Ellen White, współzałożycielki Kościoła Adwentystów, która w jednej z swoich wypowiedzi podała w ten sposób. Ci, którzy są zwierzchnikami, podejmując decyzję, co należy robić i czego nie wolno robić, muszą mieć pewność, że nie opracowują planów Antychrysta. Tak więc szczególnie rola przypada zwierzchnikom, czy różnym radom zarządzającym kościołami, aby kiedy podejmują jakieś decyzje lub nie podejmują decyzje, bardzo uważnie to przestrzegali, bo mogą realizować plany Antychrysta. Człowiek czasami jest pełen nieświadomości, że właściwie idzie w drodze do Babilonu, jest tak poplątany, zamieszany, że czasami potrzeba naprawdę poważnego wstrząsu. Przykładem tego jest osoba Jezusa Chrystusa, kiedy Chrystus wszedł do świątyni, właściwie wszystkim ludziom wszystko pasowało, a tam było targowisko, jaskinia zbójców, tam krowy, później bankierzy, no właściwie z kościoła zrobiło się jarmark. Każdemu to pasowało, tylko jedna osoba miała inny pogląd na to, czym powinna być świątynia. Tak więc musimy uważnie słuchać różnych wypowiedzi, różnych rad starszych osób, doświadczonych w wierze, aby przypadkiem nasze działania nieświadomie nie realizowały planu Antychrysta. Wiemy, że w Piśmie Świętym jest starcie dwóch miast. Jedno miasto to jest Babilon, a drugie miasto to jest Nowa Jerozolima, czyli Nowy Sion. I tutaj musimy bardzo uważnie zastanowić się, na jakiej drodze znajdujemy się. Czy na drodze do Babilonu, czy Antychryst prowadzi nas na zatracenie do Babilonu, do miejsca przeklętego, czy my jesteśmy przez zarządy, przez księży, przez pastorów prowadzony do miasta Bożego? Na jakiej drodze my znajdujemy się? I to potrzebna jest czasami nam taka terapia wstrząsowa, żebyśmy opamiętali się. Tak jak Chrystus, apostoł mówi, opamiętajcie się. Jak Chrystus na pustyni, poddany próbom przez szatana, pokonał wszystkie jego pokusy, zwyciężył, tak człowiek ma moc w Chrystusie i poprzez Chrystusa zwyciężyć zło, bez względu na to, w jakiej postaci ono może występować. Takie zwycięstwo możliwe jest w zakresie indywidualnego życia jednostki.
Oczekując nastania Królestwa Niebieskiego, doświadczamy okrutnej rzeczywistości, obecności na świecie bardzo dużego zła. Jednak jego podstawowa moc i pretensje zostały rozgromione przez Jezusa Chrystusa, chociaż grzech, choroba i śmierć nadal zagrażają synom Królestwa. Rządzący tym światem jednak wie doskonale, że jego ostateczna klęska jest przesądzona. Tak więc Chrystus dał nam przykład zwycięstwa nad złem. I naśladując Jezusa Chrystusa w Jego mocy, z pomocą Ducha Świętego i dobrych sił duchowych, możemy odnieść zwycięstwo. Mimo tego zła, które będzie aż do ostatnich dni tego świata, możemy odnieść zwycięstwo, tak jak Jezus Chrystus. Refleksje na temat Antychrysta prowadzą myśl wierzących do prawdy o ostatecznym triumfie Chrystusa. Chcą przybliżyć prawdę o złu, które w sprytny sposób manipuluje człowiekiem, zagraża mu, zwodzi go i prowadzi na manowce. Wiąże się jednak ściśle z pouczeniem o środkach zaradczych, o broni, zasadach rządzących, zabezpieczeniem dobra. Dlatego ten wątek nauczenia Kościoła jest tak ważny w całości misji, którą podejmuje i poprzez którą prowadzi lud do zbawienia. Wiele kazań omija w ogóle to zagadnienie zła. Jak zło manipuluje człowiekiem, jak go zwodzi, jak go prowadzi na manowce oraz bardzo mało mówi, jakie są środki zaradcze, w jaki sposób mamy zwyciężyć. Każdy z nas powinien nauczyć się, jak żyć w ciężkich czasach. Jak żyć w tych czasach, które są, bo wiemy, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. I przyjdą chwile wiecznej szczęśliwości. Ale przez tę dolinę cienia śmierci, gdzie rządzi szatan, możemy przejść zwycięsko z pomocą Jezusa Chrystusa. Jakie zadanie ma Antychryst? Przede wszystkim Antychryst ma zadanie wyglądać normalnie jak normalny chrześcijanin. Antychryst nie ma wyglądać jakieś rogi, kopyta, osoba straszna, taka można powiedzieć budząca grozę itd. Antychryst mówi miłym, spokojnym głosem. To jest normalny chrześcijanin w naszych oczach. Ale jego zadanie jest niszczenie dzieci bożych, synów światłości i nakłanianie ich do grzechu. To, co było w raju, cały czas trwa aż do dnia dzisiejszego. Szatan każdego przyprowadza do drzewa wiadomości dobra i zła i chce, aby człowiek zerwał ten owoc zakazany. To jest działanie szatana. Kiedy człowiek zerwie owoc zakazany, to jest szatan triumfuje. To jest naprawdę wielka radość w królestwie szatana. Tam jest naprawdę powszechny aplauz. Dlaczego szatan jest taki sprytny i tak tyle miliardów ludzi opanował? Przez działanie swoje, przez współdziałanie z Antychrystem, o tym mówi Księga Objawienia Świętego Jana, 13 rozdział, gdzie jest mowa, że Antychryst dostał siłę, tron i wielką moc od smoka, czyli od szatana. Szatan pomaga mu w działalności. Przypominamy sobie pokusę Chrystusa, jak szatan Chrystusa kusił na pustyni. Szatan właśnie chciał mu to wszystko dać. Chrystus odmówił, ale Antychryst nie odmówił. Podpisał, byśmy powiedzieli tak literacko, cyrograf. Oddał swoją duszę diabłu. Antychryst w zamian za siłę, tron i wielką moc właśnie oddał się całkowicie szatanowi. Czy świadomie,
czyni świadomie. I rozpoczął bluźnić przeciwko Bogu, przeciwko imieniowi Bożemu, przeciwko przybytkowi Bożemu, przeciwko tym, którzy mieszkają na ziemi, i zaczął zwodzić mieszkańców przez cuda. Szatan dał mu moc czynienia cudów. I to jest właśnie przerażające. No, na pewno nie jeden człowiek by podpisał ten cyrograf. I nie jeden podpisał. Obecnie, gdyby ktoś dostał taką propozycję, to nie jeden człowiek nie wahałby się. Chciałby otrzymać tą moc, wielką moc szatańską. I być wysłannikiem szatana. Być antychrystem. Księga Objawienia świętego Jana, 13 rozdział, jest pełna tych przerażających rzeczy, które dotyczą naszej ziemi i działalności antychrysta. I w 4 wersecie jest powiedziane: i oddali pokłon smokowi, a za to dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Jest tak zwana szatańska trójca: smok, bestia i fałszywy prorok. Są zjednoczeni w tym, aby zwodzić wszystkie narody poprzez cuda, nawet dopuszczając się do tego, że ogień z nieba spuszcza na ziemię, na oczach ludzi, zwodzi mieszkańców ziemi przez te cuda. Jest powiedziane w tym 13 rozdziale, że właściwie cała ludzkość idzie w wielkim podziwie. W wielkim podziwie za tą diabelską trójcą. Mamy tutaj antychrystów dużych, mniejszych, małych, bardzo małych i takich, byśmy powiedzieli, maciupinkich. Tych antychrystów, jak to Pan Jezus powiedział, wielu jest na świecie. Może być to naprawdę osoba bardzo maleńka i mogą być to wielcy przywódcy tego świata. Bądźmy bardzo ostrożni. Z każdej strony możemy być atakowani. Co możemy powiedzieć o antychryście pozytywnie? Oczywiście antychryst ma pewnego rodzaju wizję swoją świata i nie możemy powiedzieć, że antychryst, on postanowił, że będę zły, będę działał przeciwko Chrystusowi, przeciwko Jego Kościołowi. W większości antychryst w ogóle nie jest świadomy tego, że działa pod wpływem szatana. To musimy sobie ustalić, że to są osoby, które no bardzo się okłamują w swoim działaniu i są przekonani o słuszności swojego działania. Chrystus powiedział, jak już to wspomniałem, że antychryst zabije drugiego człowieka, mniemając, że czyni Bogu przysługę. Znamy czasy panowania antychrysta, średniowiecze, inkwizycja. Święta Inkwizycja, bo tak to się nazywała, czy oni uważali, że są wysłannikami szatana? Że oni coś robią złego? Tam była nawet taka teologia, że lepiej zabić tego heretyka i popełnia się jeden grzech, niż zezwolić temu heretykowi żyć wiele lat w grzechu. I mówi, no co, lepiej jeden grzech, niż tam tysiące grzechów później heretyk będzie robił? Nie, zabić go. I to oni uważali, że zabijając heretyka, paląc na stosie, wyrzynając katarów, albigensów, waldensów i anabaptystów i wielu innych, którzy nie chcieli podporządkować się kościołowi rzymskokatolickiemu, uważali, że oni robią bardzo dobrą rzecz.
czy wyprawy krzyżowe i pogromy Żydów, czy oni uważali, że coś złego robią? Nie, to wszystko uważali, że jest, to jest bardzo dobra. To ludzie bardzo religijni, oni bardzo się poświęcali. Antychryst to jest człowiek bardzo religijny, nawet przewyższający niejednego z nas swoje religijności. Oczywiście może być to człowiek świecki, może być duchowy, człowiek, który chce czynić więcej dla Boga. No, a mówi, no nie, jeszcze więcej coś zrobię. Pismo Święte mówi, tyle, a tyle wystarczy. Nie, on swoje własne czyni. Chce, jak to się mówi, przypodobać się Bogu jeszcze bardziej. Czy chce po prostu być bardziej święty od świętego Boga. No i jest człowiekiem bardzo miłym. To nie jest człowiek jakiś opryskliwy. Człowiek, który chce osiągnąć swoje cele. Przecież szatan na Ewę nie krzyczał, nie mobbingował ją, nie czynił jakiegoś tam, jakieś nerwowe ruchy, bo by się zdradził z tym wszystkim. On był bardzo miły i bardzo był sympatyczny. Tak jak Chrystus powiedział, po owocach poznacie ich. Atak Antychrysta jest przeprowadzony przede wszystkim w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek jest boskie przykazanie, dekalog. Drugi kierunek jest świątynia w niebie zbudowana przez samego Boga. Prawdziwy przybytek, w którym dokonuje się oczyszczenie człowieka z grzechów. Czyli możemy scharakteryzować Antychrysta tym, że on nie uznaje boskich przykazań. On, oczywiście on, jeżeli to jest fałszywka, to fałszywka nie jest cała sfałszywana. Jest tam jakieś tam elementy są fałszywe. Możemy człowieka, którego podejrzewamy o Antychrysta, że jest Antychrystem, zapytać się, no, jaki jest jego stosunek do dekalogu, do 10 przykazań, takich jak jest w Piśmie Świętym zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział. Czy to jest ważne, czy on akceptuje to? No, jeżeli tu zacznie się jakieś wymigiwanie, kręcenie, to macie przed sobą Antychrysta. Człowieka, który atakuje przykazania. Chrystus powiedział wyraźnie, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Że na tych przykazaniach oparty jest cały zakon i prorocy. To są właśnie te przykazania, które możemy streścić w słowie miłość Boga i miłość bliźniego. Tak wygląda boskie przykazania. Bóg powiedział raz, nie zmienił. Drugim elementem właśnie jest świątynia w niebie. Chrystus jako kapłan orędujący za nami w świątyni w niebie. Cała księga listu do Hebrajczyków, o tym jest mowa. Apokalipsa tak samo mówi, że otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i Antychryst atakuje. Antychryst daje własne przykazania, Antychryst daje własnych kapłanów, własną świątynię i własny system odpuszczania grzechów. To jest, jak powiedzieć, antychrystusowa działalność. Antychryst negatywy. Antychryst to człowiek, który łamie dekalog biblijny. Antychryst oczywiście ma swoje własne przykazania, własne, katechizmowe. On ma swoje własne zasady, ale oczywiście, które ciągle też i manipuluje. Antychryst wywyższa świątynię zbudowaną ręką ludzką. Nakazuje ludziom, daje im natchnienie, aby budowali piękne przybytki, aby ludzie zbierali duże pieniądze i inwestowali tam wielkie przybytki, aby ich myśli były skierowane tu, w ziemskie budowle.
aby przypadkiem nie pomyśleli sobie, że jest świątynia w niebie. Następnie Antychryst wywyższa kapłanów i pastorów. To są bogowie, tak księdze Izajasza pisze. To są wasi bogowie. Ich słuchacie. Słowo kapłanów, słowo pastorów jest najświętsze. I oni się mylić nie mogą, oni tak dużo studiowali i tym podobnie. I ludzie bezkrytycznie wierzą, zapominając, że Bóg jest nieomylny, człowiek jest nieomylny. I w wielu momentach historii ta grupa duchowieństwa bardzo, bardzo się myliła. Antychryst to człowiek gotowy zabijać i nienawidzić w imię Boga. To mamy w historii, tego dowody są niezliczone. Antychryst to człowiek żądny władzy nad ludźmi. Antychryst przede wszystkim chce władzy, chce rządzić. Chrystus nie dał władzy. Władza należy do niebios. To jest podstawowy werset dla osób, które myślą o duchowieństwie. Władza należy do niebios. Chrystus apostołom powiedział: paść owieczki moje, bądź duszpasterzem. Nie rządzisz, nie masz władzy, czy najwyższą, czy najniższą, ale paść owieczki moje. Antychryst to człowiek kłamiący w imię Boga. Tak. W dobrej wierze oczywiście kłamie. Tak sobie mówię, no ja w dobrej wierze kłamie. Antychryst to człowiek należący do tajnych organizacji. No, raz zapytałem się, czy na wasze spotkanie mogę przyjść? Nie, w żadnym wypadku. A może jakieś sprawozdania, czy coś? Nie, tajne. Ludzie z tej organizacji przysięgają zachować tajemnicę do grobowej deski. Pytam się, no, a czy będą odtajnione te dokumenty? Nie, nigdy w życiu. No to już mamy totalnego antychrysta. I oczywiście antychryst to człowiek, który nie uznaje kontroli swojej działalności, manipulator, karierowicz. Nikt go nie może osądzać, przez nikogo nie może być osądzony. No i dumnie mówi, tylko Bóg mnie może osądzić. Tak, bo Pan Bóg zejdzie na ziemię i będzie cię osądził. Kiedy już Pan Bóg będzie cię osądzał, to już jest koniec, koniec. Mamy tu bardzo ciekawy werset z księgi Daniela, proroctwa, 7 rozdział 23-26. Powiedział tak: czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię, podepcze ją i zetrze. 10 zaś rogów z tego królestwa, powstanie 10 królów, po nich zaś inne powstanie, odmienne od poprzednich i obali 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu, wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czas i prawa, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasów i połowy czasów. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. To już Stary Testament mówił tak samo o antychryście, który będzie toczył bój z dobrem. Będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu. Wytrazem zabijał świętych Najwyższego. Już od tamtych czasów babilońskiej niewoli rozpoczęło się niesamowite prześladowanie ludzi, którzy chcieli żyć zgodnie z wolą Bożą. Będzie zmieniać czasy i prawo. No tak, tak, boskie prawo. No, otwórzmy katechizmy, zapytajmy się pastorów, zapytajmy się duchownych, księży, jakie mają prawa. Czy to są prawa ludzkie, czy prawa boskie? Oni mówią otwarcie. My ludzie zmieniliśmy, dostosowaliśmy tego.
Oczywiście święci, czyli ten dobry lud Boży, będzie wydany w jego ręce. To nie tylko chodzi o Rzym cesarski, Rzym pogański, a potem nastał Rzym chrześcijański, Rzym katolicki, który też zabijał ludzi. Ale nastanie sąd i wszystko się skończy. Skończy się. I naszym zadaniem jest stanąć po właściwej stronie. Szatan jednoczy siły ciemności. W Piśmie Świętym mówią, jest powiedziane, bestia z morza, bestia z ziemi, fałszywy prorok, wielka nierządnica, która jedzie na tej bestii siedmiogłowej, smok, antychryst, człowiek grzechu, anioł światłości, te wszystkie siły ciemności jednoczą się i chcą zniszczyć tego biednego, skromnego człowieka. Byśmy powiedzieli, no, jesteśmy bezsilni. Takie potęgi. No, człowiek jak w jakiś żar nam młynów wpada. Ale sytuacja nie jest beznadziejna. Teraz powiedzmy sobie parę słów o człowieku grzechu. To, co apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, mówił o człowieku grzechu, który w świątyni Bożej usiądzie, podając się za Boga. No, już mamy taki, jakby powiedzieć, element tego, że jest wielki biały tron, coś jakby powiedzieć replika tego tronu, o którym pisze Apokalipsa, gdzie jest powiedziane, że Bóg siedzi na wielkim białym tronie i grupa ludzi ośmieliła się zrobić taką replikę na ziemi białego tronu i posadziła tam człowieka. Oczywiście to jest dopiero takie, można powiedzieć, przygrywka do tego wszystkiego. Człowiek grzechu przede wszystkim świadomie nakłania ludzi do grzechu. On chce, żeby ludzie grzeszyli i wykorzystuje to na wiele sposobów. No, kiedy ktoś już jest tak wiekowy, to wie, jakie filmy były w telewizji. Czy było takie zgorszenie? No teraz, jak nie ma trupów, jak nie ma seksu, cudzołóstwa, to jest bezwartościowy film. I w wielu elementach to oczywiście można bardzo dużo mówić, ale nakłania ludzi poprzez wiele różnych elementów do grzechu. Człowiek, który wywołuje wojnę religijną, jemu nie chodzi o pokój na ziemi. On chce ciągle konfliktować ludzi. Człowiek grzechu to przede wszystkim żądny władzy w Kościele. To jest karierowicz. On chce rządzić w Kościele. Nie chce mieć żadnej kontroli nad siebie. On chce po prostu być panem i władcą w Kościele. Człowiek, który zastępuje sobą kult Boga. To, co właśnie w Księdze Izaasza jest powiedziane, bogami jesteście. Bogami jesteście. Już Izraelici w tamtych czasach, ci przywódcy religijni, oni zachowywali się jak bogowie. No, ale to przede wszystkim duża jest wina ludzi. Bo oni idą po pytania do pastorów, do księży, zamiast pytania do Boga zsyła się, do Ducha Świętego. Masz Pismo Święte przecież? Poczytaj Ewangelię. Jeden, drugi, trzeci raz, może i więcej. Poczytaj i szukaj tam odpowiedzi. Módl się, proś Boga o odpowiedź, o oświecenie. Przecież Bóg przemawia na różne sposoby. Nie musisz od razu iść do księdza i pytać się, no i co ksiądz na ten temat mówi. Jest to człowiek Babilonu i człowiek Egiptu. No, Babilon to jest totalne zamieszanie, to jest różne kulty, tak zwany synkretyzm religijny, gdzie się wszystko jednoczy w jedno.
tak zwana ekumenia, a Egipt, no to są sławne słowa Faraona, a kto to jest Bóg, aby miał go słuchać? Ja jestem Bogiem. Człowiek uważa się sam za Boga. Człowiek grzechy to człowiek wielki brat, totalna kontrola. On chce kontrolować całkowicie twoje życie. Chce ci wyznaczyć, co masz robić, a co nie masz robić. Nie na zasadzie Pisma Świętego, ale na swojej zasadzie. On ma swoje zasady. Człowiek grzechu to właściciel farmy kościelnej lub zborowej. No, znana powieść George'a Orwella, Farma zwierzęca, gdzie jest podane, jak to zwierzęta rządziły się. Była równość, a później te świnie opanowały wszystko. Są równi i równiejsi. I tak doszło do tego, że mamy taką farmę kościelną. Są równi i równiejsi. Nie ma równości. Jest kościół, który naucza i kościół, który słucha. Jest totalna klerykalizacja. Jest teokracja, czyli rządy kleru. Nie, ludzie rządzą. I tutaj podziwiam pewne wyznania, które totalnie odeszły od formy duchowieństwa. Tam nie ma duchownych. Oni powiedzieli, nie uznajemy żadnych duchownych. Wszyscy jesteśmy równi i te wyznania mimo wszystko rozwijają się. Może skromniej, ale nie ma tam żadnych duchownych. Człowiek grzechu to mówi, parafia to ja, kościół to ja. Wiele osób, które odchodzi od kościoła, jednym z powodów, chyba drugi z powodów jest to, że jest pastor, czy ksiądz, czy starszy zboru, czy kierownik danej grupy jest dyktatorem. To nie jest brat, to nie jest sługa. On jest dyktatorem. Prowadzi kościół w sposób dyktatorski. Parafia to ja, kościół to ja. I w ten sposób się wyraża o kościele. No i ostatnie, człowiek grzechu, to ten wielki inkwizytor. Polecam książkę bracia Karamazow, Dostojewskiego, gdzie jest podrozdział, monolog właściwie wielkiego inkwizytora, który właściwie mówi otwarcie do Chrystusa. Nie będę opisywał szczegółów tej historii. Chrystus został uwięziony w Sewilli przez wielkiego inkwizytora. No o dziwo! I wielki inkwizytor wiedział, kogo więzi i powiedział mu wyraźnie, po co tu przyszedłeś? Przeszkadzasz nam tylko. Ten kościół to nie jest już twój kościół, to jest nasz kościół. My usłuchaliśmy szatana. Na te trzy pokusy odpowiedzieliśmy tak. I mamy ci za złe, że ty nie podpowiedziałeś szatanowi tak, ale na wszystkie pokusy odpowiedziałeś nie. I to właśnie ten człowiek grzechu odpowiada na szatańskie pokusy. Jest podatny, no jak plastelina w ręku szatana. Szatan może z nim robić, co chce. Człowiek grzechu oczywiście ma swoje pozytywy, oczywiście w cudzysłowie. On chce wprowadzić jeden kult Boga, chce wprowadzić taką ekumenię, żeby nie było tych różnych kościołów, żeby wszyscy byli jedno. Interpretuje słowa Jezusa Chrystusa, abyście byli jedno i po prostu dąży do jedności. No to są dobre jego cechy, ale to jest nierealna rzecz. No nie można połączyć zła z dobrym, ale jemu się jakoś to udaje i zachowuje się podobnie jak Nabuchodonozor, który postawił wielki posąg, zgromadził wszystkich ludzi i na sygnał dany flecistów wszyscy mieli padnąć. No wszyscy padnęli, czy tam świadomie, czy nieświadomie, czy wierząc, czy też nie wierząc to, tylko trzech młodzieńców, Szadrach, Meszach, Abednego, powiedzieli nie, wolimy być spaleni, ale nie będziemy tego czcili. I tu właśnie antychryst, człowiek grzechu, chce doprowadzić do tego, żeby był jeden kult. Chce zgromadzić wszystkich ludzi, to 13 rozdział o tym opisuje, aby był jeden kult. A kto nie odda pokłonu posągowi, będzie zniszczony, zabity. Człowiek grzechu
usunie innych antychrystów. No, on musi sobie konkurencję usunąć. Człowiek grzechu usunie herezję, heretyków. No, wszyscy dąży on do tego. Herezję nie uznaje. Herezję to jest odstępstwo. Wiesz, coś złego. Heretycy są źli, niedobrzy. Bóg się gniewa na heretyków. Następnie człowiek grzechu będzie miał nadzwyczajną moc. Moc spuszczania ognia z nieba. Ognia Ducha Świętego. Będzie powodował, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy był ogień z nieba spuszczony i było to prawdziwe nawrócenie. Pod wpływem Ducha Świętego. Ludzie byli tym darem Ducha Świętego oświeceni. Poszli głosić Ewangelię. A on da ducha, ale ducha szatańskiego. Nastąpi tak zwana fałszywa pięćdziesiątnica. Ogień z nieba spadnie, ludzie będą różne rzeczy, nad tymi językami będą mówić, będą wielkie dzieła wykonywali w imię Boga, a to będą to fałszywe, aby wszystko by zjeść. Człowiek, który wprowadzi totalną kontrolę. To jest właśnie to, co jest Orwell opisał rok 1974. Totalna kontrola. No i przede wszystkim człowiek grzechu jest bardzo lubiany. To nie jest człowiek, który nie jest kochany. Wszyscy go kochają, wszyscy go lubią. Jest miły, ma dobry głos, dobrym mówcą jest, aż miło go słuchać, ale w tym miłym dźwięku jego głosu jest ten głos z raju, kiedy to szatan z drzewa wiadomości złego i dobra, zła i dobra przekazywał fatalne wiadomości. To był miły głos. Oczarował Ewę i w ten sposób oczarowuje miliardy ludzi. Jaki jest główny cel antychrysta? Grzech. Antychryst wykorzysta wszystkie sposoby. Miły, sympatyczny. Widzimy, że tutaj szatan wykorzystał Ewę. Ewa dała Adamowi jabłko. Wykorzystuje różne osoby. Może nawet tobie najbliższą osobę wykorzysta, aby doprowadzić ciebie do grzechu. No i Adam nie odmówił kobiecie. Zgrzeszył. I wszyscy pociągnęli całą ludzkość w przepaść grzechu. Jak hierarchia kościelna zachowuje się w stosunku do Chrystusa? Hierarchia kościelna za czasów Chrystusa zachowywała się antychrystusowo. Anty. Zwalczali Chrystusa. Mówili, że lepiej jak człowiek jeden zginie, niż cały naród. Różne takie, byśmy powiedzieli, logiczne argumenty wysuwali. No wiele osób mówi, no mają rację, no trzeba Chrystusa zabić. Łamie szabat, równa się z Bogiem i wiele, wiele innych rzeczy. Z jednej strony wiedzieli, że pochodzi od Boga, ale to zło było u nich silniejsze. Zwyciężyło. Zabili Chrystusa, i do dnia dzisiejszego hierarchia izraelska trzyma w nieświadomości cały naród izraelski. Mamy tutaj kulminacyjne zderzenie Jezusa i siły ciemności. Antychryst i człowiek grzechu kontra Jezus Chrystus. Jezus Chrystus właściwie pozostał sam. Były osoby, które chciały go ratować, ale była tak potężna presja zewnętrzna całego tłumu, że właściwie wszyscy poddali się. Chrystus sam jeden przeciwko całemu światowi. I do czego dochodzi? Wyobraźmy siebie w takiej sytuacji. Chrystus oczywiście mógł uniknąć tego wszystkiego. Mógł poddać się, mógł uciec i tak dalej. Ale to była
jedyna forma zwycięstwa. I Chrystus dał nam przykład niesamowitego zwycięstwa. Pomimo groźby śmierci, pomimo prześladowań, cierpień, Chrystus nie ugiął się, szedł do zwycięstwa, dając nam przykład, że my tak samo możemy zwyciężyć jak On z Antychrystem i z człowiekiem grzechu. Jezus i siły ciemności. To jest sławny obraz Jamesa Tissota, widok z krzyża, jak Chrystus, to jest oczywiście wizja artysty, jak Chrystus widzi, co jest dookoła krzyża. Jak ludzie są, jak szydzą z Niego, jak czekają na śmierć. No tak, jakiś piknik sobie tutaj urządzili, no bo to była wielka atrakcja. Przypatrzyć się, jak ginie człowiek i szydzić z Niego dodatkowo. I to jest to, że siły ciemności będą wykorzystywane na różne sposoby. Gromadzić swoich ludzi, że my możemy w pewnej sytuacji być w takim położeniu, że możemy sobie stwierdzić, jejku, czy tylko ja to widzę, czy tylko ja mam rację? Możemy być totalnie osamotnieni w swoim działalności i w swoim zrozumieniu, bo siły ciemności będą nas izolowały. Będą nas otaczały ze wszystkich stron wrogami. Musimy się gorąco modlić do Boga, aby Bóg zesłał nam dwóch lub trzech, abyśmy mogli nawet z dwoma lub trzema osobami zgromadzać się w imię Pańskie, by chociaż taka mała pomoc, tak? Chrystus dostał małą pomoc w Getsemanny. Siły ciemności, Antychryst i człowiek grzechu będą na nas na różne sposoby działały. Będą nas prześladowali. Może nie jeden z nas zginie. Będą nas obrażały, mówiąc, że jesteśmy wysłannikami Belzebuba. Będą nas ośmieszały, zastawiały różne pułapki. No tak samo jak było z Chrystusem. Chrystus był nieuwolniony od tego. Co rusz chcieli go złapać na jakimś słowie, aby go oskarżyć. Chrystus powiedział, w końcu, kto może wam z was dowieść mi grzechu? No nie było takiego człowieka. No to mimo wszystko kazali go ukrzyżować. Piłat się pyta, no ale co on zrobił? Powszechny krzyk, ukrzyżuj, ukrzyżuj. No ale co zrobił? Ukrzyżuj. Liczy się tylko śmierć. Dziękuję. Czy nasza sytuacja w walce z Antychrystem i człowiekiem grzechu jest beznadziejna? Nie. Możemy go zwyciężyć. Możemy zło zwyciężyć. Możemy szatana zwyciężyć, Antychrysta i tą całą koalicję, która jest skierowana przeciwko temu biednemu człowiekowi. O tym mówi Księga Objawienia, 12 rozdział, 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Zwycięstwo jest przez krew baranka. No, niektórzy mówią, że szatan ucieka przed święconą wodą, trzeba poświęcić, to szatan ucieka. O, jak to w wierszu o Twardowskim. Ale tak nie jest. Szatana zwyciężymy przez krew baranka. Przez udanie się naszymi myślami do wiekuistych przybytków, które zbudował sam Bóg. Gdzie znajduje się prawdziwy dekalog, który Bóg dał. Mając tą świadomość pod wpływem Ducha Świętego, że Bóg dał te przykazania, że my te przykazania złamaliśmy i potrzebujemy krwi baranka, to już jest pierwszy krok do zwycięstwa. Prosimy Boga poprzez kapłana Jezusa Chrystusa, który oręduje za nami w niebieskich przybytkach, aby nam grzechy odpuścił.
Oczywiście do tego dochodzi słowo świadectwa. Chrystus powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem moim. Nie wystarczy wierzyć w Chrystusa tak cicho, o, cicho. Nie? Wiemy, że pierwsi chrześcijanie ginęli na potęgę przez słowo świadectwa. Jesteś chrześcijaninem? Albo oddaj pokłon cesarzowi jako Bogu, albo giniesz. Woleli ginąć. Dla pierwszych chrześcijan był zaszczyt umrzeć jak Chrystus, męczeńską śmiercią. To było dla nich słodka śmierć. Nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Woleli zginąć, będąc wierni. To, co trzej młodzieńcy powiedzieli. My wolimy umrzeć w piecu, nawet tam możesz nas spalić, ale twojego posągu nie będziemy oddawali czci. Nie chcemy łamać twoich przykazań, boskich przykazań. Twoje nas nie interesują. Bóg jest dla nas ważniejszy. Bardzo cenna jest tutaj uwaga Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w pień. Tak więc po owocach poznacie ich. Tak więc Chrystus mówi, że po uczynkach poznacie ich. Nie, że on jest miły, sympatyczny, no, urok dookoła roztacza, ma swoje urzędy, należy do jakiejś hierarchii, pięknie się modli, pięknie śpiewa i tak dalej, ale jakie są owoce? Wiemy, że kościoły są wstrząsane wieloma aferami i ludzie są czasami zaszokowani. No, no, nie możemy uwierzyć, że on takie rzeczy robił. To jest, no, ludziom się nawet w głowie to nie mieści. Jak ten człowiek, który taki był dobry, taki dobry duszpasterz, dobry ksiądz, czy dobry pastor, i nagle okazuje się, że jego owoce są złe, jego działalności. On się maskował, że w końcu to zło wypłynie. Tak samo w moim kościele jest podobna sytuacja. Jest człowiek, który miły, sympatyczny, wszyscy go lubią i tak dalej, ale w pewnym momencie zaczynamy być zaniepokojeni jego działalnością, która idzie, aby łamać przykazania Boże. No to jest takie, bym powiedział, według nich takie małe złamanie przykazania. No to jest taki, ja prawie, że to jest niewinne, ale grzech jest grzechem. Pewne rzeczy musimy po imieniu nazwać. Nie możemy powiedzieć, jeżeli ktoś łamie przykazanie i to wyraźnie w Piśmie Świętym jest powiedziane, że tego nie należy robić, a dana osoba to robi i nawet zachęca innych, aby to samo czynili, no to, no, wybaczcie. To, co Ellen White powiedziała, uważajcie, aby to, co robicie, nie było dziełem antychrysta. Bo człowiek nieświadomie zaczyna realizować misję antychrysta. Tak więc uważajcie na siebie, każdy z nas osobiście musi uważać, żeby owoce swojego życia, owoce swojego postępowania były dobre. A później obserwujemy innych ludzi, czy ich owoce też są dobre. Jeżeli widzimy złe owoce, to jest sygnał, że coś jest tu nie tak. Zły owoc jego działalności. Jeżeli on namawia do łamania boskich przykazań. Tak więc dziękuję wszystkim za wysłuchanie tematu antychryst i człowiek grzechu. Oczywiście ten temat będzie ciągle aktualny. Antychryst będzie zmieniał swoje oblicze jak kameleon, będzie się ciągle dostosowywał, ale zawsze jego ataki będą skierowane w jedną stronę, w stronę, abyśmy grzeszyli.
Tak więc niech was Pan Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.